Jesteśmy tutaj, gdzie chciałeś się spotkać. Mam nadzieję, że ty też tutaj jesteś i że nie obstrałeś zbroi. Co jest? Nie wiem, co jest zbrana. Na filmie, kurwa, nagrywasz. A chuj ci do tego. Nagrywam ciebie. Wyjdź, kurwa, przed... Nagrywam cię. Wyjdź, kurwa. Nagrywam ją. Nagrywam ją. Ale nie nagrywaj mi, panie, co bez łaski. Mogę cię nagrywać. Zwykle mnie wtrącam się w takie sprawy, ale to jest jakiś Armagedon. Zobaczcie, co w ogóle ten... Jesteś pierdolnięty, wiesz? To jest... To ty taki kozak byłeś, wyjdź! Ale się nie będę stąpił teraz. Ale co, kurwa, nie? No bo nie. Co teraz zrobisz? Co ty powiedziałeś? Tego ci, kurwa, zajebie, nie? Zajebie cię 19. Kurwa, zajebie cię. Przysięgam się, że nie będę się tutaj bić, kurwa, ale cię zajebie cię 19. Przysięgam się, kurwa. Kurwie ci ten łeb. I znowu spierdalasz, tak? No wyjdź, sprząta, kurwa. To. No a kto to posprząta? No wyjdź. Wyjdź, kurwa. Ja się nie będę z tobą teraz bić. No widzisz, kurwa, idź zajebana. Stary, kurwa. D. Także przed chwilą widzieliście zachowanie swojego pajaca, idola, jak zwał, tak zwał. Dla niego szczytem ambicji jest napierdalanie się na stacji paliw. Zresztą Karolina to wszystko widziała. Patologia jest straszna, jak dla mnie to ten człowiek jest chory albo gorzej. Także Łukasz, agresja nigdzie ci nie zaprowadzi. Co najwyżej tam, gdzie byłeś przez ostatnie pół roku, to tam pewnie z tą swoją agresją skończysz. Natomiast ja zamierzam pokazać ci swój poziom sportowy na gali 19 lutego i nie zamierzam się bić na jakiejś stacji. To, że ty preferujesz takie, a nie inne sposoby rozwiązywania konfliktów, to nie znaczy, że wszyscy tak samo jak ty są patusami. Tak się nie zachowuje normalny człowiek. Także dalej wspierajcie swoją pierdoloną gwiazdeczkę i dalej podziwiajcie tego człowieka. Naprawdę, warto. Powąchaj się w dupę i sprawdź, czy z wrażenia przypadkiem się nie zesrałeś. A teraz idę spać, zaraz i mam na ciebie wyjebane.